Teraz dziecka z tobą nie ma, masz w końcu okazję się wyrwać na chwileczkę. Jakie są uroki macierzyństwa? Wiesz co, powiem ci tak, moje dziecko jest niesamowicie żywe i w ogóle jest no niesamowita, bardzo szybko się rozwija i naprawdę z dnia na dzień widać, jakie ten człowiek malutki robi postępy i to jest cała ta radość, bo nie ukrywam i będę to mówiła wszystkim kobietom, macierzyństwo jest trudne, to nie jest tylko tak, jak pokazują słodkie obrazeczki i w ogóle, to nie jest prawda, to jest naprawdę ciężka praca. Moje dziecko waży aktualnie 12 kilo i moje nadgarstki już nie dają rady jej nosić, wiesz, ale naprawdę każdy codziennie ona na ciebie patrzy i nagle mówi mama, a mi łzy lecą ze szczęścia, więc ten progres codziennie widać to niesamowicie, jak się spędza czas z dzieckiem, jak się poświęca jemu uwagę, bawisz się z nią i widzisz nagle, że ona robi rzeczy, wiesz, moje dziecko bierze telefon i stuka w niego palcem, ona ma 14 miesięcy, więc wiesz, widzisz ten postęp i to jest ta niesamowita radość macierzyństwa. Już za moment nowy sezon Google Boxa, jeżeli dobrze liczę, to 12. Opowiedz, czego widzowie tym razem mogą się spodziewać po was, po programie? Wiesz co, powiem ci, że Google Box to jest tak niesamowity format. My tam możemy być sobą, nie mamy scenariusza, możemy się wygłupiać, możemy żartować i im dalej w las, że tak powiem, tym więcej tego, tak? Więcej żartów, więcej szczerych wypowiedzi, wiesz, więcej prawdy, dużo też bohaterowie wiedzą już o naszym życiu. Widzowie wiedzą o naszym życiu, nie tylko moim, ale o innych, o życiu innych bohaterów. No i myślę, że na tym polega niesamowitość tego formatu i tego programu, dlatego on się nie nudzi, bo tam pokazujemy prawdziwych siebie, prawdziwe nasze życie, wiesz, gdyby to było wyreżyserowane i tak dalej, ludzie już tego nie chcą oglądać. Uważam, że sukces TTV polega na tym, że tam się robi prawdziwą telewizję, pokazuje się prawdziwych ludzi, rzeczywiste sytuacje i jakby wiesz, no nie może ci się znudzić program, gdzie oglądasz na przykład swoją sąsiadkę, no nie? Bo ja się tak traktuję z widzami, jakby to byli moi sąsiedzi, moi znajomi. No i jesteś ciekawa, co tam słychać u sąsiadki, nie? Albo u sąsiada.